Oczywiście jestem z Kamilem w stałym kontakcie. Kamil jest, tak jak pan mówi, silnym zawodnikiem. Wiadomo, czym dla niego jest wyjazd na mistrzostwa, ale powtarzał mi, że jak będzie w 100% gotowy do gry, to na pewno trenerowi to przekaże. Wiemy tyle, że bardzo chce, bardzo walczy. Od paru dni przychodzi rehabilitację. Można powiedzieć, że cierpi na tym stole, bo ja też to kiedyś przeżywałem i wiem, ile to trzeba włożyć pracy, żeby kontuzję wyleczyć, więc tak jak trener powiedział, wszyscy trzymamy za niego kciuki i miejmy nadzieję, że po tych jutrzejszych badaniach będzie dobra wiadomość dla nas, dla zespołu i dla wszystkich kibiców.